Proszę pana, z panem Kalinowskim, proszę bardzo, jest uczestnikiem postępowania. Sprawa dotyczy jego, jego rodziny, jego dziecka. W sprawie tutaj pana przedstawiciela stowarzyszenia, pan Szymański powiedział, że absolutnie nic na razie jemu nie jest wiadomo, jeżeli chodzi o przepisy, żeby postępowanie było na czym. Osoba trzecia, jakaś z organizacji, czy jakaś inna uczestniczyła. Ja już powiem, proszę pana, podstawę prawa. Tak? Podstawę prawa. Proszę pana, proszę mi skończyć. Poważne mi do rozmowy z panem. Proszę pana, proszę mi skończyć. Proszę mi przerywać. Panie, ja skończę pan powiedzieć. Tak? Proszę pana, ja ustaliłem z panem Szymańskim, że pan Szymański do przyszłej środy ustali, czy jest to możliwe, czy nie jest. No jeżeli to będzie możliwe, nie mam nic przeciwko temu, żeby pan jako przedstawiciel stowarzyszenia znający sprawy, chcąc uczestniczyć, proszę bardzo. Pan Szymański powie do mnie w środę, zadzwoni, powie to. Bo to jest pierwszy przypadek, żeby w postępowaniu w sądowym procesie, to już są inne przepisy, ale w postępowaniu wykonawczym, gdzie kurator realizuje pewne zadania, którym ustawia sąd, no to nie mieliśmy dotąd takiego przypadku i pan Szymański musi to sprawdzić, podstawy prawa. Także rozumiem. Ja to wszystko rozumiem, natomiast logika procesowa, logika prawna wskazuje na to, że jest pan jakby urzędnikiem sądowym. Prowadzi pan sprawę wykonawczą. Został pan zobowiązany do pewnych czynności. I dokładnie tak samo, jak wszystkie inne instytucje, podlega pan tak zwanej kontroli społecznej. I tutaj dyskusja na temat mojego udziału jest tak naprawdę bezprzedmiotowa. Nie, proszę pana, to jest pana zdanie, tylko pana zdanie. Ja rozumiem, że wykazuje się pan z totalną arogancją w tym układzie, bo człowiek, który chciałby naprawdę zrobić coś dla tego dziecka. To znaczy, pan jest tą osobą? Romana, występuje tutaj jako praktycznie przedstawiciel dziecka w tym postępowaniu. To jest na ten temat. Proszę mi przedstawić jakiś dokument. Nie uprawnia pana do tego, żeby pan negował moje. Proszę mnie mówić, że ja czegoś nie wiem. Tak? Ja panu mówię, że ja czegoś nie wiem, dzwonię do przełożonego, który mi wydaje pewne dyspozycje instrukcje. Pan przed momentem, przed kilkoma minutami również nie miał wiedzy o tym, że na pana ręce, na pana adres zostało wystosowane przeze mnie pismo. Proszę pana, pismo to może tak na mój adres wysłać mi każdy. Jeżeli pan mi wyśle pismo pisane na komputerze, podpieczętowane pieczątką stowarzyszenia, oczywiście, pana pieczątką imienną, dostanę to pismo na biureczko, skonsultuję się z przełożonymi, z rzecznikiem prasowym i wtedy będziemy dalej rozmawiać. Państwo myślicie problemy. Jest przedstawiciel, który tymi sprawami się zajmuje, rzecznik prasowy. Ja nie mam uprawnień zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych rozmawiać o przedmiocie sprawy, o sprawach dziecka, o sprawach pana Kalinowskiego, o sprawach matki dziecka, z osobą, która przyszła do mnie, nawet się nie legitymowała. Ja nie wiem, kim pan jest. Bo pan mi uniemożliwił tego typu działanie. Ja mam przygotowane dokumenty, ale pan z gruntu, otwierając drzwi, powiedział, że nie nada. Ja nie będę z panem od razu mówił rozmawiać. I otrzymuję. Panie Kalinowski, porozmawiamy, bo ja mam tyle spraw. Ale pan tą sprawę od 6 lat prowadzi. Ja nie prowadzę sprawę od 6 lat. Sąd prowadzi od 6 lat. Tak, ja działam na zlecenie sądu. Ale opinii procedowanej. Pan pisze opinię od 2000 roku. Ja piszę sprawozdania. Sprawozdania. Z wywiadów. Z wywiadów lub... Tak. Ale od 2005 roku już myśmy rozmawiali. Jak można, proszę pana... My znamy się, ja pana znam, tego pana pierwszy raz na oczy widzę. Ja nie będę zgodnie z tym, co ustaliłem z moim przełożonym panem Szymańskim, z panem rozmawiał. Naprawdę, bardzo pismo zbudowaliśmy wspólnie, żeby pan sobie coś tam tego mał, ale proszę pana, panie Szymański, musi pan zrozumieć, że pismo w systemie, w internecie, każdy może napisać, tak? Były członek stowarzyszenia. Sympatyk stowarzyszenia, bo mówię, a wykorzystam to logo, napiszę coś tam. Już tak. Ja nie wiem, ja mówię, to my mówimy, już mamy to. Ale właśnie mamy te same wątpliwości, jeżeli chodzi. Same wątpliwości mamy. Jak nie, poza elektroniczna to jest oficjalna droga. No nie, proszę pana, absolutnie. No ja dostanę pismo napisane, postępowane, proszę bardzo. Ale ma pan to pismo, ma pan to kwestia, żeby pan tego postarał się to przeczytać. Proszę pana,
ja nie mogę poważnie odebrać takiego pisma, tak? Czy nie? Oczywiście. Nie umie pan, nie umie pan załączników otworzyć? Ja wszystko umiem. No to to proszę. Proszę pana, takie wytyczne mam od pana Szymańskiego, tak? Ja nie mogę uznać pisma. Czyli skoro są, skoro są wysłane pocztą, oskarżowane. Chyba pan żartuje. Proszę pana, jak tak będziemy rozmawiać, to rozmawiamy jest bezprzedmiotowo. No, oczywiście, że tak. No, to, co pan mówi, to jest normalnie. A skąd ja wiem, że to pan pisze, a nie pisze? No nie, to my mówimy. No, przecież ja jestem. Może wszystko powiedzieć. Ale, ja ale myśmy napisali, my mówimy. No. Ja jestem. No przecież, nie, no to ja jestem. Tak, dobrze, proszę państwa, albo rozmawiamy o meritum sprawy, jeżeli są jakieś pytania, albo po prostu oczywiście, ja nie rozmawiamy. Ale pan nie będę z panem rozmawiał. Ja mam tylko pytanie, jak pan może gwarantować bezstronność postępowania, skoro pan nie jest stron. Nie odpowiadam. Mówiłem dlaczego. Do środy nie wiem. Pan Szymański musi tu sprawdzić, czy ja mogę w ogóle z panem rozmawiać. Tak? Ale jakieś... Jak powie mi, że tak mogę, to proszę bardzo. On bierze na siebie całą tą odpowiedzialność za to, że ja przekazuję jakieś informacje. Tak? Pan mi później zarzuci, że ja przekazuję informacje, tak? Osobie, która, przepraszam bardzo, osobie, która przyszła, zjawiła się i uważa, że ma prawo. Tak? Do tego idę. Nie uważam. Pana Rybińskiego z panu uczestniczył w procesach, ja też uczestniczyłem, pana nie znam. No właśnie, tutaj jest ta wątpliwość pańskiej bezstronności, skoro proszę pan pisze ja kilka lat temu, że ojcu się nawet nie należy jakoś cokolwiek. To, co do mnie należy. Sąd mi zleca jednorazowy wywiad, idę, przedstawiam sytuację, którą widzę swoimi ocami. Jeżeli pani Jabłos mówi to, to też to pisze do pana Kalinowskiego, inny kurator do danej sprawy. Trzeba do panu tu zjawia się, rozmawia z panem Kalinowskim, jego zdanie przedstawia, tak? I to wszystko trafia do akt sprawy. Sąd sobie może to uznać, może tego nie uznać, ma takie prawo, sobie kompiluje te sprawy, wyciąga wnioski, albo nie wyciąga, takie czy inne. Ale pan nie mówi mi, że ja jestem bezstronny i tak dalej. Są opinie, akta sprawy, to są pańskie zdania, pańskie siedzenia, to są opinie. To nie jest tylko powtarzanie tylko tego, co mama dziecka powtórzyła. Tam są pańskie opinie, to się tam wypowiada. I chcemy rozmawiać. I dlatego jest pytanie, czy wie pan, pan jest stroną, to... Ja nie jestem stroną. To, ja jestem zaangażowany tylko na rozwoju jednego nie. A teraz słuchajcie pytanie, czy pan jest... wyegzekwuje, czy podejrzewamy, wie pan, odrobinę dobrej woli w realizacji tego postanowienia. A ja cały czas skoro pan oświadczał, że na końcu należy ograniczyć kontakty, jest niewskazany. To są pańskie zdania. Ale proszę pana, to co ja... Wywiadek, opinia. Nie, no nastał ten czas, że należy te wszystkie sprawy wyjaśnić, proszę żeby pan, ostatnie postanowienie, które zobowiązuje pana do egzekucji tych kontaktów, przebiegało w inny sposób niż do tej pory. Nie traktujmy się poważnie. Ale proszę pana, pan mnie traktuje niepoważnie. Pana nadania. Nie będę z panem rozmawiać. To nie ma takich prawdy. Ale nie, no z pana nadania. Został ustanowiony kurator, który wyłudził tak naprawdę prawie 20 tysięcy złotych za kontakty, które pan Kalinowski musi zapłacić. To z pańskiego nadania. Sąd nie wypłacił. Ale pan nie zrobił nic, żeby za te pieniądze, które pan Waldemar zapłacił, te kontakty przebiegały spokojnie, bezpiecznie. Nie mam takich uprawnień. Nie mam. Panie Kalinowski, czy zaproszę, mogę pana porozmawiamy? Jako pan i ja, bez obecności. Tak, coś się zmieniło. No dobra, tutaj pan, czy coś się zmieniło? Nie, no za mnie sobą. Obecności osobowości. Dobrze, panu. Przecież to pan powiedział. A może pan być, że tutaj ktoś może go zobaczyć? Jeżeli pismo dostanę przez biuro podatku, na pewno. Nie, nie, nie.